Hej cześć, witajcie z tej strony z Maslo, a dzisiaj sprawdzimy tego potwora, czyli rtx -a 2060 Super w wersji iChill od Inno 3D. Jak niektórzy już sprawnie wypatrzyli, dzisiejszy materiał będzie troszeczkę inny, ponieważ zmieni się platforma testowa. Myślę, że macie tutaj już mały sneak peek na półeczce. Aczkolwiek w dzisiejszym materiale w pierwszej kolejności e, omówimy tą kartę graficzną RTX 2060 Super. Następnie rzucimy okiem na platformę testową. Opowiem Wam nieco na temat architektury Turing, która znajduje się w tych RTX-ach najnowszych. Potem sprawdzimy sobie, czy i o ile może nam pomóc taki RTX 2060 Super podczas montowania filmów w Premiere Pro i DaVinci Resolve. No, i na sam koniec, oczywiście, sprawdzimy tą kartę graficzną w grach, a także jeszcze inną kartę graficzną, która znajduje się w tamtej platformie testowej. Pierwsze, co chyba rzuca się w oczy, patrząc na tą kartę, to to, jak ona jest ogromna. Coś Wam pokażę. Jak widzicie, mam tutaj dwie karty graficzne. Ta. To RTX 2080 Ti, a ta to RTX 2060 Super. Zobaczcie, o ile większy jest tutaj układ chłodzenia w tym RTX 2060. Oczywiście dzięki temu, że ten układ chłodzenia jest tak potężny, przekłada się to na rewelacyjną kulturę pracy, o której oczywiście porozmawiam sobie później. Jednak tak jak mówiłem na początku, dzisiaj będzie troszeczkę inna platforma testowa do tej karty graficznej. Chciałbym, abyście poznali Kamila. Kamil e, współpracuje ze mną już od jakiegoś czasu. E, jest on kamerzystą, a także w prywatnym czasie montażystą. E, współpracujemy już od jakiegoś czasu i pomaga czasami nagrywać tutaj do mnie na kanał filmy, a także w większości kanałów, które ja nagrywam dla Morele TV, Kamil właśnie tam robi ujęcia. W swoim komputerze mam taki oto procesor. To jest Procesor Intel Core i9, takie ma fajne pudełko, jest bardzo szybki i jestem z niego bardzo zadowolony. RAM mam 32 GB. Moja karta graficzna to jest. GTX 970. Głównie na swoim komputerze montuję filmy, dlatego wybrałem właśnie Intel Core i9. W montowaniu sprawdza się bardzo dobrze. No i wybrałem GTX 970, bo słyszałem, że do montowania filmów karta graficzna wcale nie jest aż tak potrzebna. Dzisiaj sprawdzimy, czy położenie do tego komputera lepszej karty graficznej, czy będzie szybciej. Jestem bardzo ciekawy. Bardzo dużo gram. Jestem profesjonalnym graczem. Tutaj, nawet na pulpicie, można zobaczyć, jakie mam gry. Gram w Stardiu Valley. Czasem gram w CSA. Mam Silver 2. Mam też BattleBlocka, bardzo fajna platformówka, polecam. Przez to, że Kamil gra raczej w takie mało wymagające gry i skupia się głównie na montowaniu filmów, no rzeczywiście na logikę może się to zgadzać, że no po co mu mocniejsza karta graficzna. Jednakże dzisiaj sobie sprawdzimy, czy rzeczywiście dołożenie mocniejszej karty graficznej pomoże mu w jakiś sposób montować filmy na jego komputerze. 970 korzysta z architektury Maxwell. RTX 2060 Super korzysta z nowej architektury która oczywiście niesie za sobą mnóstwo różnych benefitów o których chciałbym teraz powiedzieć. Przede wszystkim mamy obsługę ray tracingu, czyli śledzenia promieni w czasie rzeczywistym. Myślę, że temat ray tracingu był już wałkowany tyle razy, że nie ma sensu się tutaj powtarzać. Jednakże gdyby ktoś z was nie wiedział o co w tym tak naprawdę chodzi, to tutaj chciałbym was odesłać do filmu Nvidia, który w moim odczuciu jest naprawdę zrobiony bardzo profesjonalnie i fajnie to wszystko tłumaczy. Mamy także dodatkowo rdzenie tensor, które mogą wspomóc obliczenia, gdybyśmy Chcieli trenować jakąś sztuczną inteligencję na naszym komputerze. Dodatkowo mamy świetny nowy encoder H264, który w przypadku, jeżeli chcielibyście streamować bądź nagrywać swoją rozgrywkę, znacząco obniża obciążenie waszego procesora. I dodatkowo obraz może wyglądać na takim nagraniu czy streamie zdecydowanie lepiej. Fajnie tutaj także powiedzieć o GeForce Experience, który dba o aktualizację naszych sterowników. Wiemy, że aktualizacje są ważne i czasami może nie są nam na rękę, ale często poprawiają jakieś błędy lub poprawiają wydajność w niektórych grach. No i co może zainteresować również twórców z poziomu panelu GeForce Experience, możemy także wybrać sterowniki studio. Które tak naprawdę są sterownikami, które zostały bardziej szczegółowo przetestowane z programami dla twórców. Premiere Pro jest w stanie korzystać z rdzeni kuda, które znajdują się w GeForce'ach. Są one wykorzystywane tylko w niektórych efektach, które Adobe oficjalnie listuje na swojej stronie internetowej. Oczywiście, w skrócie mówiąc, największe korzyści będziemy mieli wówczas, gdy kolorujemy nasz film, nakładamy jakieś grady czy luty, a także gdy korzystamy z programowej stabilizacji. Oczywiście, mocniejsza karta graficzna pozwala nam również, na płynniejszy podgląd na linii czasu. No i jak widzimy na GTX 970 Premiere Pro odtwarzanie projektu w Full HD nie stanowi dla GTX 970 żadnego problemu. W 4K również podgląd jest płynny, jednakże gdy zaczniemy przewijać sobie po linii czasu, no widzimy, że nie działa to zbyt płynnie. Natomiast ten projekt 4K może nie jest jakiś specjalnie długi, aczkolwiek jak widzicie, jest na niego nałożonych mnóstwo efektów. Natomiast dokładając RTX 2060 Super. W projekcie Full HD, jak zresztą spodziewanie, nie zobaczyliśmy żadnej różnicy, natomiast w projekcie 4K już możemy zauważyć delikatną poprawę w podglądzie. Co do czasów renderów, projekt Full HD na GTX 970 wyrenderował się w 2 minuty 24 sekundy, natomiast w przypadku 2060 Super zyskujemy zaledwie 1 sekundę. W przypadku projektu 4K GTX 970 kończy z czasem 2 minut 28 sekund, gdzie 2060 Super uzyskuje czas 2 minuty 10 sekund. Jak mogliśmy tutaj zauważyć, rzeczywiście w przypadku 970 podczas renderu zdarzały się takie momenty gdzie karta była wykorzystywana na 100% i tym samym botlenekowała nieco procesor. Specem z, z Premier Pro nie jestem, bo zmontowałem tam raptem jeden film, ale słyszałem kiedyś, że włączenie zintegrowanej karty graficznej pozwala uruchomić technologię Quick Sync Intel'a i znacząco bardziej skorzystać z innych komponentów w naszym komputerze i tym samym przyspieszyć renderowanie i pracę. I rzeczywiście, aby to zrobić musimy wejść do BIOS-u, przeklikać się przez menu, jak widzicie tutaj, a następnie ustawić tą opcję na Enabled. W tym momencie włączy się nasza zintegrowana karta graficzna dodatkowo. I o kurczę! Ojejku! Samo iGPU dało tutaj sporego kopa. Ale co jeszcze ciekawsze, możemy zauważyć, że dzięki włączeniu iGPU rdzenie Kuda są bardziej ochoczo używane przez Premiere Pro. I tak w przypadku renderu projektu 4K na 970 widzimy, że GTX 970 jest żyłowany praktycznie non-stop na 100%. No i skoro GTX 970 jest żyłowany cały czas na 100%, to w tym momencie, gdy wymienimy na RTX-a, przyrost będzie jeszcze większy. I dokładnie tak się stało. Wymieniliśmy kartę graficzną i przy renderowaniu rzeczywiście mogliśmy zauważyć kolejny skok wydajności. Projekt 4K przy 970 zrenderował się w minutę i 48 sekund, natomiast przy użyciu 2060 projekt wyrenderował się w aż minutę i 17 sekund. Jest to wynik nieporównywalnie lepszy. I oczywiście ten projekt, który tutaj Wam prezentowaliśmy, jest bardzo krótki, ale wyobraźcie sobie w momencie, gdy przykładowo montujecie, nie wiem, 15-minutowy film albo półgodzinny film, tamte oszczędności z czasu będą jeszcze większe. DaVinci Resolve natywnie korzysta z rdzeni Kuda bądź OpenCL. Nie bardzo on korzysta w jakikolwiek sposób ze zintegrowanej karty graficznej. W przypadku zmian kart graficznych różnica jest nieznaczna, moim zdaniem, w granicy błędu. Jedna sekunda tutaj to jest błąd pomiaru, jak najbardziej. We'll be right back. Więc można założyć, że w przypadku DaVinci Resolve zmiana karty graficznej, jeżeli tworzymy raczej takie prostsze projekty bez jakichś agresywnych efektów 3D, nie odczujemy żadnego przyrostu wydajności. Ale oczywiście czekaliśmy cały czas na to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli wydajność w grach. Zaczynamy od Wiedźmina 3, który myślę stał się już taką ikoną benchmarków. No i tutaj w Nowigradzie, jak widzimy, jest spora przewaga rtx 2060 Super bez żadnych. Niespodzianek, oczywiście testujemy na Uber. W przypadku miejsca graficznego różnica jeszcze bardziej się uwypukla i widzimy tutaj, że zdecydowaną przewagę gwarantuje nam 2060 Super. Assassin's Creed Odyssey, jego wbudowany benchmark. Tutaj widzimy czarno na białym, jak bardzo RTX 2060 Super na upadki rozkłada staruszka 970. Myślę, taki wynik nie powinien nikogo zaskoczyć. Jak pani Lara Croft radzi sobie na takiej konfiguracji? No, całkiem nieźle. Trzeba tutaj oddać, że GTX 970 w przypadku Shadow of the Tomb Raider radzi sobie naprawdę całkiem nieźle. Jednak, oczywiście, przewaga 20:60 jest tutaj znacząca. Jako, że ta gra wykorzystuje ray tracing, także dorzuciłem dodatkowy test, który włącza tą opcję. No i tutaj moim zdaniem dzięki dodatkowemu cieniowaniu gra wygląda zdecydowanie bardziej klimatycznie, a tak prezentują się wyniki. Metro Exodus to jeden z głośniejszych i bardziej wymagających tytułów ostatnich lat. GTX 970 no, na Presetie Ultra radzi sobie zdecydowanie nie najlepiej. Oczywiście gra byłaby grywalna na niższych presetach, jednakże RTX 2060 dzielnie daje radę i utrzymuje całkiem spoko klatkarz. Jako, że Metro Exodus również wspiera technologię ray Tracingu, sprawdziłem również grę na presecie RTX z wyłączonym DLSS. Call of Duty Modern Warfare, czyli gratka dla fanów strzelanek. Tutaj trzeba oddać to, że GTX 970 całkiem nieźle radzi sobie na ustawieniach najwyższych. Jednakże znacznie ustępuje w ilości klatek 2060 c Co fajne, również do tej części Call of Duty wprowadzono technologię raytracingu. Tak więc macie tutaj porównanie z raytracingiem, a także bez. Jak zawsze widzimy tutaj znaczny spadek klatek, aczkolwiek fajne jest to, że gra mimo wszystko utrzymuje dość wysoki klatkarz. I tutaj możemy zobaczyć wyniki. No, i drodzy, i oto cały RTX 2060 Super w wersji od Inno 3D. Jak sami widzieliście, gdy mamy całkiem spokojną konfigurację, taka karta graficzna może nam pomóc w pracy, jeżeli montujemy filmy, a także oczywiście może nam dostarczyć dodatkowych ramek obrazowych, jeżeli jesteśmy entuzjastami. gier. No i oczywiście, jeżeli mamy zajawkę na najnowsze technologie, bez najmniejszego problemu możemy skorzystać z ray tracingu, który w wydaniu tej karty jest naprawdę całkiem spokojny. Bo nierzadko pozwala nam cieszyć się klatkarzem w wysokości 60 fps. Chciałbym tutaj również zwrócić uwagę na fajną kulturę pracy tej karty graficznej. Jak widzimy tutaj podczas benchmarku, pod dość sporym obciążeniem, karta wcale nie przyjmuje jakichś niewiarygodnych temperatur. No i co fajne, dzięki zastosowaniu tak dużego chłodzenia i trzech wentylatorów może być ona chłodzona w trybie pasywnym, półpasywnym bądź aktywnie. No i dzięki temu, że mamy trzy wentylatory i tak duże chłodzenie, w trybie aktywnym karta pozostaje bardzo cicha, no i raczej nie przeszkadza nam podczas rozgrywki. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos.